Witamy Państwa w kolejnym odcinku Prosto z Krynicy w programie na żywo. Moim Państwa gościem jest Pan Marcin Adamczyk, prezes PZU TFI. Witam serdecznie. Witam Panie redaktorze, witam Państwa. Panie prezesie, temat rozmowy to gospodarka, oczywiście globalna, krajowa i rynek finansowy, globalny i krajowy. Zacznijmy od Pana zdania, komentarza, prognozy dla globalnej gospodarki. Z którego krańca świata należy obawiać się sygnału ostrzegawczego, kryzysu? No jesteśmy w takiej sytuacji, że rok temu, mniej więcej podczas tego forum tutaj w Krynicy, wszyscy mówiliśmy o zsynchronizowanym wzroście gospodarczym. Wszystkie silniki były włączone, to nie były tylko gospodarka amerykańska, to była gospodarka europejska, która wychodziła z takiej trochę zastoju, zapaści, to były rynki wschodzące, które jakby odbijały się, to były Chiny, które rosły zgodnie z oczekiwaniami. Wyglądało to bardzo optymistycznie. Rok później mamy sytuację, w której gospodarka amerykańska jest dalej tym bardzo mocnym silnikiem wzrostu. Gospodarka europejska zachowuje się całkiem przyzwoicie. Natomiast jakby ogniskami słabości, słabymi ogniwami tego systemu w tym momencie okazały się jednak rynki wschodzące, gdzie sytuacja, zmienność na walutach doprowadziła szereg banków centralnych do podwyższania stóp. I wchodzimy w tą charakterystyczną dla rynków wschodzących spiralę, w której zaczynamy się obawiać o wzrost gospodarczy, ponieważ stopy rosły, żeby bronić waluty. No i oczywiście na to nakłada się jakby stosunki amerykańsko-chińskie i nakładanie kolejnych rund ceł i tak dalej, więc to jakby też powoduje, że rynki wschodzące są w tym momencie w centrum zainteresowania inwestorów, niestety z powodów nie takich, jak powinny. A co z Polską? Czy jesteśmy krajem rozwijającym się, czy już krajem rozwiniętym, dojrzałym? To jest bardzo ciekawe pytanie. Będziemy mieli we wrześniu słynną decyzję FTSE Russell o przeklasyfikowaniu Polski z koszyka rynków wschodzących do koszyka rynków rozwiniętych. Ja podchodzę do tego troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że w momencie, w którym zmienność na rynku jest bardzo duża, to ta korelacja Polski z rynkami wschodzącymi jednak się pojawia. Przy czym to są takie krótkoterminowe ruchy, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o to, jak się rozwijamy, jeśli o to chodzi, jakie mamy bufory bezpieczeństwa, no to ewidentnie nie jesteśmy w koszyku rynków wschodzących, no bo nie da się nas porównać do Argentyny, Turcji czy krajów, w których de facto mamy teraz kryzys walutowy. No właśnie. Mamy najsłabszą w historii indyjską rupię, mamy najsłabszego tureckiego lira. Włochy, nie rynek wschodzący, na szczęście w strefie euro. Prawdopodobnie, gdyby była włoska waluta, pewnie też byłaby dzisiaj bardzo, bardzo słaba. I teraz pytanie o naszą walutę. Skąd mimo wszystko siła naszej waluty? Czy tutaj nie ma obaw, że... Czy możemy być spokojni, jeśli chodzi o... patrząc na walutę w stosunku do euro, do dolara, do franka? Wydaje mi się, że tak. Jeśli chodzi o rynki wschodzące, to jednak sytuacja tureckiej liry jest jakby zupełnie nieadekwatna do sytuacji polskiej. Mamy tam bardzo niskie rezerwy banku centralnego. Mamy jakby niechęć do skorzystania z pomocy IMF-u, jeśli byłaby taka potrzeba. Więc jesteśmy zupełnie w innym koszyku. My mamy kotwicę Unii Europejskiej. Mamy jakby zupełnie inaczej zbilansowany rachunek przepływu, mamy napływy europejskie, no i mamy też gospodarkę, która rośnie 5%, więc to jest jakby naprawdę dobry wynik, a to nie jest standard na rynkach wschodzących. Brazylia nie rośnie, dzisiaj były dane z Republiki Południowej Afryki, która oficjalnie weszła w recesję, więc jakby sytuacja jest zupełnie odmienna i na szczęście dużo bardziej korzystna dla Polski. Myśli Pan, że jesteśmy w stanie utrzymać tak dynamiczne tempo rozwoju w drugim półroczu, w przyszłym roku, 4-5%? Nasze prognozy są optymistyczne, przy czym to też tak jest, że pewnie ten potencjał naszej gospodarki jest bliżej 4%, więc jakby mamy tutaj możliwość takiego jakby cyklicznego troszkę zwolnienia, natomiast ważne jest, i to też będziemy musieli obserwować w danych, czy ten wzrost jest zbilansowany. No i tu byśmy pewnie oczekiwali poprawy inwestycji, bo to jest jakby ten silnik wzrostu, który jest nam bardzo potrzebny. Brakuje w tej układance mocnego wzrostu inwestycji. Konsumpcja jest u nas tradycyjnie silnikiem wzrostu, to pewnie się szybko nie zmieni, natomiast chcielibyśmy, żeby to było postawione na dwóch nogach, prawda? To pytanie z myślą o inwestorach. W co dzisiaj inwestować pieniądze? Akcje, obligacje, nieruchomości? W kraju czy może za granicą? Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w której rośnie zmienność na rynkach, inwestorzy przede wszystkim poszukują dobrej jakości i płynności. I kryzys finansowy lat 2007-2008 pokazał nam, że jakby
płynność jest głównie pochodną jakości. Na dobre rzeczy, na dobre aktywa jest zawsze popyt. W związku z tym oczywiście jak popatrzymy na wyceny, to w Polsce giełda jest bardzo korzystnie wyceniana, w sensie jest atrakcyjna dla inwestorów. Musimy pamiętać, że płynność dotyczy pewnej części rynku, nie całego rynku, więc jakby ja zawsze doradzam bardzo dobre zrozumienie płynności rynku, bo żyjemy w czasach, w których łatwo jest wejść w inwestycje, trzeba mieć świadomość, że z tej inwestycji trzeba będzie wyjść, prawda? Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki, patrząc na rynek, to na przykład na rynkach wschodzących wytworzyła się duża wartość przez ostatnie przeceny. Czy to już jest ten moment, że można zamknąć oczy i kupować? Wydaje się nam to trochę przedwczesne. Jest kalendarz wyborczy w szeregu krajach. Jeśli nie problem w Turcji, to Afryka Południowa. Mamy sytuację, że zbliżamy się do wyborów w Brazylii. Wydaje mi się, że jeśli szukać wartości, to tam, ale trzeba to robić bardzo ostrożnie i z głową. A to dopytam, jeśli chodzi o taką historyczną analogię. Uważa się, że mocniejszy dolar, że koniec taniego pieniądza, że podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych to kłopoty albo przynajmniej słabość rynków wschodzących. Tak. No mamy to w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, obserwujemy rzeczywiście cykl podwyżek. I czy to się troszkę nie kłóci z tym, żeby jeszcze z tymi rynkami wschodzącymi poczekać? No, tak jak mówię, pewnie z uwagi na podwyższoną zmienność trzeba by było taką ekspozycję budować bardzo ostrożnie, bardzo, bardzo spokojnie i rozsądnie. Natomiast wydaje mi się, że sam w sobie cykl podwyżek stóp procentowych przez system rezerwy federalnej to nie jest nowa informacja. Wiemy na rynku, że to zacieśnianie trwa. Rynki wschodzące radziły sobie z wyższymi stopami. Bardziej tutaj bym upatrywał powodów zmienności właśnie w tej retoryce, którą trudno jest oszacować, no bo to jest element jakby negocjacyjny, prawda? Ile tych ceł będzie nałożonych, w jakiej wysokości, jak to przełoży się na wzrost chiński, który tu jest takim jakby kluczowym dla rynków wschodzących, więc bardziej niż samej polityki centralnych banków i zacieśniania bym upatrywał tej zmienności właśnie w tej sferze handlu i geopolityki. A może surowce? Od wielu lat wszyscy czekają i zapowiadają tą inflację, która przyjdzie i będzie bardzo wysoka. Której nie widać. Której nie widać, ale to może właśnie surowce. Wydaje się, że jest to klasa aktywów dość trudna tak naprawdę, bo widzimy na przykład teraz sytuację, w której ropa jest bardzo mocna. I normalnie mocna ropa to jest bardzo korzystny dla większości rynków wschodzących. Zupełnie ta korelacja umarła. Patrzymy na rosyjskie aktywa, które nie zachowują się dobrze, mimo tego, że ropa jest bardzo mocna, więc surowce są taką klasą aktywów, że faktycznie uważa się je za ochronę przeciwko inflacji, natomiast jest wiele innych czynników, które zakłócają to zależność. Dokładnie, więc ja bym bardziej kupował, jeśli miałbym się zabezpieczać przed inflacją, obligacje indeksowane do inflacji, a niekoniecznie surowce, ponieważ tam inflacja jest tylko jednym z czynnikiem w układance, prawda? To na koniec pytanie o pracownicze plany kapitałowe. Dążymy w kierunku już uchwalenia, wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Myśli Pan, że jest to istotne, ważne dla gospodarki, ale też już troszkę ściślej dla rynku kapitałowego, dla giełdy chociażby? Wspomniałem o poszukiwaniu płynności. Wydaje się, że ten program ma naprawdę, oprócz takich mikroekonomicznych skutków, czyli wzrostu bezpieczeństwa ludzi oszczędzających, budowy długoterminowych oszczędności dla rynku kapitałowego, będzie istotnym zaszczykiem i płynności, i jakby też czynnikiem stabilizującym. Wiemy, że od czasu, kiedy fundusze emerytalne otwarte, OFE, przestały de facto zwiększać swoje zaangażowanie na giełdzie, jakby ten stabilizator zniknął, a to jest istotne dla bezpieczeństwa i też w ten sposób zostanie odczytane przez przepływy międzynarodowego kapitału. Silna baza krajowa będzie przyciągać do Polski inwestorów zagranicznych, więc moim zdaniem jest to absolutnie kluczowe dla polskiego rynku kapitałowego. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Marcin Adamczyk, prezes PZU TFI. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.